Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita. Dzisiaj po raz kolejny mam przyjemność rozmawiać z panem doktorem Maciejem Pieczyńskim, akademicko związanym z Uniwersytetem Szczecińskim, a także znanym Państwu na pewno publicystą tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry, panie doktorze, dziękuję za pana czas. Dzień dobry, panie redaktorze, proszę bardzo, polecam się. A porozmawiamy dzisiaj o tematyce bałtyckiej, o tematyce bałtycko-rosyjskiej, ponieważ, tak jak pisał pan Maciej Pieczyński kilka dni temu, w Rosji, w parlamencie rosyjskim pojawił się dość groteskowy, ale no, potencjalnie niebezpieczny projekt wycofania się z uznania niepodległości Litwy, anulowania aktu prawnego przyjętego jeszcze przez ZSRR, który niepodległość Litwy uznawał. No i w ogóle w ostatnich dniach mieliśmy wzrost napięcia między Rosją a Litwą. Jak to wygląda? Czy Litwini, czy szerzej mieszkańcy państw bałtyckich rzeczywiście traktują takie groźby poważnie? I czy ze strony Rosjan jest to coś poważnego, czy tylko takie parlamentarne gierki, prowokacje? Tak, może zacznę od Rosjan. No to zależy, z której strony na to spojrzeć, bo myślę, że tego typu inicjatywy podważające niepodległość czy prawo do niepodległości państw bałtyckich, bo tutaj no, w domyśle może też chodzić w przyszłości nie tylko o Litwę, również o Łotwę i o Estonię, że tego typu inicjatywy są skierowane zarówno na rynek wewnętrzny, jak i na rynek zewnętrzny. No, na rynek wewnętrzny to oczywiście pokazanie tutaj znowu tego wrogiego, wrażego Zachodu, którego taką awangardą, no, oprócz Polski oczywiście jest Litwa zdecydowanie, więc taka symboliczna, może nie zemsta, tylko symboliczne uderzenie w Litwę. Właśnie na rynek wewnętrzny pokazanie, że to są nasi wrogowie, że my się im nie kłaniamy, że podejmujemy różne możliwe inicjatywy po to, żeby jakoś im zaszkodzić, choćby wizerunkowo, symbolicznie, żeby też umocnić ten nasz wewnętrzny elektorat, zdyscyplinować i pokazać, że jesteśmy zwarci, gotowi, mamy wspólnych wrogów na Zachodzie, między innymi Litwę, i tutaj staramy się dawać im odpór, choćby na poziomie takich tak naprawdę nic nie wartych, do czego zaraz przejdę, aktów prawnych. Na użytek zewnętrzny, co jest związane z tym użytkiem wewnętrznym, no jest to niewątpliwie próba takiej dyskredytacji państwowości litewskiej, czy szerzej państwowości krajów bałtyckich, ponieważ no, jeśli ktokolwiek na Zachodzie, na świecie, no, szerzej, tak, no, nie tylko na Zachodzie, a wiadomo, że poza tak zwanym kolektywnym Zachodem jest wiele państw, które nie są tak chętne do dyplomatycznej, nawet do dyplomatycznej walki z Rosją, do przeciwstawiania się Rosji, do powstrzymywania rosyjskiego imperializmu, no to w tych państwach można gdzieś tam zasiać niepokój. A czy rzeczywiście ta Litwa, ta Łotwa, Estonia, czy to są państwa godne niepodległości, były republiki sowieckie, maleńkie państewka gdzieś tam na wschodnich rubieżach Zachodu, a dawniej na zachodnich rubieżach Imperium Rosyjskiego, no takie typowo rosyjskie podejście. Liczą się mocarstwa, liczą się strefy wpływów, a te maleńkie państwa to są tylko pionki w grze, którymi właśnie mocarstwa powinny się posługiwać i przesuwać je na globalnej szachownicy. No i więc to podważanie, dyskredytowanie czy sugerowanie, że Litwa to nie jest, no tak jak wcześniej była dyskredytacja, próba dyskredytacji Ukrainy, tak, że Ukraińcy, Rosjanie to jeden naród, to z jednej strony na użytek wewnętrzny, ale z drugiej strony na użytek zewnętrzny to mogło zadziałać, tak, pokazanie, że przecież kiedyś byliśmy jednym narodem, jednym państwem, i tutaj podobnie, jeśli chodzi o Litwę, Łotwę i Estonię. Poza tym jeszcze jedna kwestia, bardzo istotna. No, jak wiadomo, największą katastrofą geopolityczną XX wieku według Władimira Putina był rozpad Związku Sowieckiego. No, a jak wiadomo, państwa bałtyckie były republikami sowieckimi, więc jest to taka, można powiedzieć, symboliczne anulowanie tej katastrofy, anulowanie skutków tejże
katastrofy. Tutaj też litewscy komentatorzy różnie oceniają tę inicjatywę. Są tacy, którzy sobie z niej żartują. Jeden z polityków litewskich zażartował, że no to w takim razie może w ogóle Smoleńsk powinien należeć do Litwy, bo kiedyś należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego, więc no wróćmy do tamtych czasów. Skoro już rewidować granice, wracać do historii, no to w porządku, no to Smoleńsk jest litewski. No oczywiście to był żart, chociaż w Rosji oczywiście został przyjęty jako niemalże casus belli, tak? Jako jakiś tam, powiedzmy, agresywny akt wobec Rosji. A Rosja tego typu rzeczy, przynajmniej na poziomie retorycznym, traktuje śmiertelnie poważnie, więc Litwini jedni żartowali z tego, no są przyzwyczajeni. Prawda jest taka, że obywatele państw bałtyckich, politycy, komentatorzy, dziennikarze, eksperci są przyzwyczajeni do tego typu groźb. To nie jest pierwsza, to nie jest ostatnia groźba pod adresem państw bałtyckich. No ale są też tacy komentatorzy, którzy są zaniepokojeni, którzy patrzą na to tak, że to może być pewnego rodzaju precedens, to znaczy no, zacznie się od Litwy, później Rosja będzie unieważniać uznanie niepodległości kolejnych republik sowieckich. I oczywiście to będzie przede wszystkim, na razie przynajmniej, na poziomie symbolicznym, na poziomie takim propagandowym, no ale symbolika w polityce zagranicznej też ma znaczenie. No i zobaczymy, jak to dalej będzie, tak? Więc no przede wszystkim, no ale dominuje jednak takie przekonanie w elitach państw bałtyckich, że Rosja dalej niż tego typu symboliczne ataki czy dyplomatyczne ataki się nie posunie, że no raczej trudno sobie wyobrazić, czy to hybrydowego, zbrojnego ataku, czy to regularnego ataku armii rosyjskiej na jedno z państw bałtyckich. Ale rzeczywiście my nie wiemy, jak to się potoczy. Zobaczymy, więc tak to wygląda. No właśnie, może znów zacznijmy od Rosjan. Czy pana zdaniem, gdyby Rosjanom udało się w jakiś pozytywny sposób dla siebie rozstrzygnąć konflikt na Ukrainie, powiedzmy, na etapie, na którym mieliby jakieś istotne zdobycze terytorialne, zamrozić konflikt, do czego oczywiście bardzo daleko, no ale gdyby im się to kiedyś udało, to czy wtedy pana zdaniem kolejnym ich celem, może nie w postaci otwartego ataku, ale w postaci jakichś prowokacji, jakiegoś hybrydowego ataku, no mieliśmy operację z użyciem imigrantów niedawno. Czy tutaj Estonia, Łotwa lub Litwa mogłyby się obawiać i czy moglibyśmy tutaj jakoś rozgraniczyć? Czy któreś z tych trzech państw pana zdaniem jest bardziej zagrożone, któreś mniej, w razie gdyby Rosjanie chcieli doprowadzić do tego, żeby skompromitować NATO, przeprowadzić coś na terenie państwa NATO, gdzie i na ile, jak ocenia pan szansę na to, że Rosjanie by się do czegoś takiego posunęli, jeśli na Ukrainie by im dobrze poszło? No, ciężko powiedzieć, oczywiście jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje się, że no, regularną agresję na ten moment można wykluczyć. Agresję regularnych wojsk, hybrydowe ataki z pewnością, cyberataki, ataki propagandowe, czy też próba destabilizacji sytuacji wewnętrznej. Zaraz powiem, jakie do tego Rosja ma narzędzia, a ma narzędzia. Oczywiście te narzędzia są różne, różna ich skala, w zależności od tego, o którym z państw bałtyckich mówimy. Natomiast no, myślę, że mimo wszystko wojna na Ukrainie pokazała, że NATO jest, o ile Unia Europejska niekoniecznie jest skonsolidowana w tym powstrzymywaniu, w dziele powstrzymywania Rosji, rosyjskiego imperializmu, to NATO już jest skonsolidowane, tak? Nawet już tutaj Turcja się złamała, jeśli chodzi o państwa skandynawskie,
o Finlandię i Szwecję, o ich wejście do NATO, co prawda pod pewnymi warunkami, no ale jednak. Więc NATO pokazało swoją konsolidację, jak podkreślali eksperci, w zasadzie to NATO robiło wszystko oprócz strzelania do żołnierzy rosyjskich na Ukrainie. Więc skoro NATO na tyle się zaangażowało w powstrzymywanie Rosji na Ukrainie, która nie jest członkiem NATO i którą można byłoby teoretycznie, mówiąc kolokwialnie, sprzedać Putinowi, no ale też no wiadomo, NATO chce te potencjalne zagrożenia militarne raczej trzymać od siebie z daleka. Więc no cóż dopiero by się wydarzyło, gdyby Rosja regularnie zaatakowała któreś z państw należących do sojuszu, tak, do NATO. No więc myślę, że Rosja 20 tysięcy razy się zastanowi, zanim przypuści atak militarny na Litwę, Łotwę czy Estonię, nawet jeśli osiągnie jakiś sukces na Ukrainie. Myślę, że raczej będzie eskalować sytuację na Ukrainie, bo no dobrze, dojdzie do jakiegoś porozumienia, dojdzie do zgniłego kompromisu tak naprawdę, bo w tym momencie wydaje się, że każdy kompromis dla Ukrainy byłby zgniły, bo Ukraina, no ciężko sobie wyobrazić, żeby w przypadku jakiegoś pokoju Ukraina nie musiała zrzec się swoich, części swojego terytorium, tak? Więc no tak to by wyglądało. Niemniej w tym momencie pokój nie oznaczałby ani totalnej klęski państwowości ukraińskiej, oznaczałby jej okrojenie, ani nie oznaczałby pełnego zwycięstwa Rosji. Więc myślę, że Rosja w przypadku zawarcia takiego pokoju czekałaby na dogodną chwilę, żeby znów zaatakować i skupiałaby się na Ukrainie. No bo na Ukrainie zależy Rosji najbardziej. Litwa, Łotwa, Estonia to tak przy okazji. Więc myślę, że nie. Myślę, że nie doszłoby do takiej eskalacji, poza właśnie tego typu hybrydowymi zagrożeniami, jak właśnie nielegalna migracja, jak cyberataki, propaganda i tak dalej, i oddziaływanie na sytuację wewnętrzną na Litwie, Łotwie i Estonii. Przy czym, no, co jest tutaj największym, powiedzmy, polem do popisu dla Rosjan? Oczywiście mniejszość rosyjskojęzyczna, mniejszość rosyjska w krajach bałtyckich. I tutaj chciałbym bardzo mocno podkreślić, co może rzadko gdzieś tam wybrzmiewa w polskiej debacie, bo często mówimy o tym, że PRL to była sowiecka okupacja, no co w świetle, powiedzmy, prawa nie do końca jest słuszne. Byliśmy oczywiście satelitą, byliśmy zależni od Moskwy, ale ciężko nazwać to okupacją wojskową, ale to już są kwestie do rozstrzygania dla prawników, dla specjalistów od prawa międzynarodowego. Niemniej, no mimo wszystko PRL formalnie, powiedzmy, no był satelitą, a nie był częścią Związku Sowieckiego, natomiast Republiki Bałtyckie już były. I wiadomo, Litwa, Łotwa to są, jeśli chodzi o etniczność, to są Bałtowie. Litwini, Łotysze, Estończycy to już naród ugrofiński, więc no nie mają nic wspólnego ze Słowianami, z Rosjanami. No a jednak spadkiem po sowieckiej okupacji, bo w tym wypadku można mówić o sowieckiej okupacji, o przynależności do państwa sowieckiego, to spadkiem po tejże dominacji Związku Sowieckiego jest potężna, w jednych państwach słabsza, w jednych silniejsza, mniejszość rosyjskojęzyczna, tak? Czyli ta administracja sowiecka, rosyjskojęzyczna, która pozostała, administracja i generalnie rosyjskojęzyczni obywatele Związku Sowieckiego, którzy przyjeżdżali do pracy na Litwę, na Łotwę i do Estonii. No i to jest kapitał, potencjalnie kapitał do wykorzystania dla Putina, czy no generalnie dla Moskwy. Na Litwie to jest 6%, więc Litwa ma tutaj najmniejszy problem. Na Łotwie około tam 32%, w Estonii około 27%, więc to jest pewien kapitał, to jest pewien potencjał. No, kraje bałtyckie robią wiele, żeby ten potencjał zneutralizować. Z jednej strony no, zakazywane są media rosyjskie, no, co rzeczywiście ogranicza, no bo żeby tak naprawdę w krajach bałtyckich korzystać z mediów rosyjskich, to trzeba się natrudzić. No nie jest to legalne, trzeba się natrudzić, nie wszystkim się chce też. Prawda jest taka, że też z przyczyn pragmatycznych to odcięcie generalnie dostępu do mediów rosyjskich sprawiło, że ci, którzy nie byli może totalnie zdeterminowani, żeby z tych mediów korzystać i czerpać z krynicy mądrości rosyjskiej propagandy, kremlowskiej propagandy, no to ci po prostu przestali z tego korzystać.
i zaczęli korzystać z mediów no, łotewskich, litewskich, estońskich. Ci, którzy byli mniej zdeterminowani. No, ci bardziej zdeterminowani mogą się buntować, mogą gdzieś tam próbować oczekiwać innej polityki narodowościowej, językowej swojego państwa. No i to rzeczywiście ma miejsce, ale nie ma tu takiej skali. No, też warto tutaj powiedzieć, że o ile no, po 2014 roku, po aneksji Krymu, no to na Łotwie czy w Estonii rzeczywiście były te może prorosyjskie sympatie, no była akceptacja u części mniejszości rosyjskojęzycznej dla aneksji, no to teraz jednak po 24 lutego to jest inaczej, tak? Na Łotwie, która ma największy problem z mniejszością rosyjskojęzyczną, jednak największy ilościowo, to jednak mimo wszystko no było dużo sygnałów, że przedstawiciele tej mniejszości potępiają agresję. No to jednak ta agresja to było jednak za dużo. Metropolita Łotewskiej Cerkwi Prawosławnej, Patriarchatu Moskiewskiego, nawoływał do pokoju, do pomocy dla Ukraińców. Teatr rosyjski w Rydze imienia Michaiła Czechowa też zaoferował wsparcie Ukraińcom. Ukraińskim uchodźcom, więc tak naprawdę też już nawet publicznie ci przedstawiciele mniejszości, oczywiście część z nich, nie wszyscy, wypowiadają się jakby po tej stronie, no po stronie Ukrainy, tak? No ale też bywały takie ekscesy jak ten z 10 maja przy pomniku zwycięstwa w Rydze, gdzie początkowo zabroniono składać kwiatów na 9 maja z wiadomych przyczyn. No jednak mimo wszystko jakieś kwiaty się tam znalazły, znaczy zabroniono uroczystości, o tak. Mimo wszystko kwiaty tam złożono, te kwiaty zostały usunięte i w proteście właśnie radykalna, agresywna grupa mniejszości rosyjskojęzycznej na Łotwie zaczęła protestować, buntować się, awanturować, śpiewać, zebrali się na drugi dzień, śpiewali pieśni sowieckie i żądali łotewskiego Kadyrowa. No to też jest, no i też się pojawiały już głosy, że należy zdymisjonować szefową łotewskiego MSW, bo nie dopilnowała porządku, tak? Więc no, pojawiają się pewne niepokoje. Poza tym każdy akcent, znaczy, bo wiadomo, po 24 lutego pojawiły się zrozumiałe negatywne emocje wobec Rosjan czy osób posługujących się językiem rosyjskim i to może być bardzo problematyczne, tak? Dlatego to może być bardzo problematyczne z oczywistych względów, że, no bo to jest tak, no nie wszyscy rosyjskojęzyczni Łotysze, Estończycy, Litwini są zwolennikami Ruskowa Mira, rosyjskiego miru, rosyjskiego świata. Są tacy, którzy są albo neutralni, jest ich coraz więcej, a są tacy, którzy popierają Ukrainę, tych też jest coraz więcej. No i teraz obuchem oni też dostawali, czy tam w mediach społecznościowych, no były różne też tego typu sytuacje. No i wiadomo, Moskwie też zależy na tym, żeby były podziały w tych państwach bałtyckich, więc im powiedzmy, więc to też trzeba mądrze wyważyć i starają się to robić władze państw bałtyckich, no bo jednak totalna nagonka na Rosjan czy osoby rosyjskojęzyczne też może się skończyć źle, no bo sytuacja czy postawy tej mniejszości rosyjskiej, rosyjskojęzycznej w różnych państwach bałtyckich jest różna. I to nie tylko ze względu na to, o którym kraju mówimy, ale generalnie można powiedzieć, że są europutiniści, czyli Rosjanie żyjący w krajach bałtyckich, którzy popierają absolutnie politykę Putina, popierają inwazję na Ukrainę, natomiast niekoniecznie chcieliby żyć w państwie rządzonym przez Putina, niekoniecznie chcieliby, żeby Łotwa stała się częścią Federacji Rosyjskiej. Jest im wygodnie jednak mimo wszystko w państwie NATO i w państwie Unii Europejskiej. No, niektórzy badacze ich porównują powiedzmy do Turków żyjących na zachodzie Europy, żyjących w Niemczech na przykład, którzy popierają politykę Erdogana, ale z jakiegoś powodu do Turcji nie wyjeżdżają. No, są też tak zwani Rosjanie, którzy no, pozostając jednak przy tej kulturze rosyjskiej, przy rosyjskim języku, przy dumie z bycia Rosjaninem, jednak mimo wszystko są zwolennikami
kursu prozachodniego, prounijnego, proeuropejskiego, pronatowskiego. Więc no, są to bardzo różne postawy. No, różne też postawy odnośnie generalnie agresywnej, imperialnej polityki Rosji, bo po 2014 roku było więcej z pewnością tych głosów pozytywnych ze strony mniejszości rosyjskiej w państwach bałtyckich. No, po 24 lutego jednak ta sytuacja jest inna. Oczywiście wciąż są podziały, no, ale coraz więcej mieszkańców państw bałtyckich mówiących po rosyjsku odcina się od tej rosyjskiej agresywnej, imperialnej polityki. Na przykład pracownicy teatru rosyjskiego w Rydze wspierają Ukraińców, metropolita Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego w Estonii też nawołuje do pomocy Ukraińcom i generalnie nawołuje do pokoju, więc no, są otwarte, publiczne też głosy, pojawiają się otwarte, publiczne głosy przedstawicieli mniejszości rosyjskiej, które wspierają Ukrainę. No, niemniej są też oczywiście tacy Rosjanie bałtyccy, którzy wciąż są zwolennikami rosyjskiego świata, ale ich jest, no, ich jest mniejszość, ich jest zdecydowana mniejszość, przy czym głównie są to zwolennicy rosyjskiego świata na odległość. Same nastroje separatystyczne ostatnio się pojawiały gdzieś tam na początku lat 90. No i generalnie są takie ugrupowania, które mówią o tym, że które chwalą działania Rosji, no ale ze świecą szukać takich wypowiedzi otwartych o, powiedzmy, nawołujących do separatyzmu. Czyli Rosja jest w porządku, ale my nie chcemy być Rosją. Może taka postawa być dosyć popularna. No, z pewnością zamknięcie mediów, zamknięcie dostępu do mediów rosyjskich tutaj wpłynęło też, tak? No, z jednej strony wpłynęło na to, że część, że po prostu, znaczy oczywiście można, jeśli się bardzo, bardzo chce, no to można nielegalnie dostać, otrzymać dostęp do tychże mediów, ale to trzeba bardzo chcieć takich osób. No, jeśli ktoś jest, powiedzmy, nie jest jakimś radykalnym, zdeterminowanym, zdyscyplinowanym elektoratem Putina na Łotwie, Litwie czy w Estonii, no to niekoniecznie sięgnie. Niekoniecznie będzie mu zależało na tym, żeby jednak dostać się do tych mediów rosyjskich, tej kremlowskiej propagandy. Więc to też z pewnością to odcięcie osłabia wpływy kremlowskie wśród bałtyckich Rosjan, no ale też pojawiają się pewnego rodzaju ekscesy, jak ten z 10 maja. Dużą rolę politycznie odgrywają, zwłaszcza na Łotwie i Estonii, gdzie jest ich aż tak wielu Rosjanie, no bo przecież 1/3 czy 1/4 ludności kraju, no to mogą chyba mieć duży wpływ na politykę kraju, mogą wpływać na najrozmaitsze jego działania. Jak mocno politycznie zorganizowani są ci Rosjanie i na ile walczą o swoje interesy? To znaczy tak, no, na Litwie praktycznie to nie funkcjonuje za bardzo. Tak? No, Łotwie, mogę powiedzieć o Łotwie głównie, tak? Bo tam no, największa w zasadzie partia Zgoda socjaldemokratyczna, liberalna, co prawda w swoim programie, no ale jednak reprezentująca interesy ludności rosyjskojęzycznej, a poza tym, co istotne, też związana współpracą z partią Putina, Jedną Rosją. No ale jest to partia, która jest raczej no, izolowana takim, powiedzmy, kordonem, otaczana takim politycznym, medialnym kordonem sanitarnym, w zasadzie nie ma zdolności koalicyjnych, więc no, jest to mocna partia, ale no, nie ma aż takiej siły przebicia, z takiego wpływu. No, oprócz tego jest jeszcze Rosyjski Związek Łotwy, który jest no, radykalny, no, ale to jest tak pod progiem wyborczym, jeśli chodzi o poparcie. Radykalne poglądy, oni się opowiadają na przykład przeciwko uznaniu okupacji Łotwy,
1940 roku przez Związek Sowiecki, opowiadają się za wprowadzeniem oficjalnej dwujęzyczności, za budową państwa opartego w ogóle na dwóch społecznościach, rosyjskiej i łotewskiej, to jest też istotne. I to właśnie oni w 2014 roku wsparli aneksję Krymu przez wojska rosyjskie, więc można powiedzieć, że to jest właśnie, że to jest taka najbardziej niebezpieczna potencjalnie, najbardziej niebezpieczne potencjalnie ugrupowanie, no ale bardzo potencjalnie, tak? No, w tej chwili nie jest to, jest to ugrupowanie pozaparlamentarne i no, ciężko oczekiwać, żeby w najbliższym czasie, uwzględniając tę zmianę nastrojów mimo wszystko nawet wśród rosyjskojęzycznej ludności, żeby to ugrupowanie zawojowało łotewską scenę polityczną. No i jeszcze tutaj warto podkreślić tę dwujęzyczność, tak? Czyli to, że oni po prostu dążą do konkretnych rozwiązań w ramach z jednej strony takich w polityce wewnętrznej, takich, które powiedzmy sankcjonują tę rosyjską tożsamość jako drugą tożsamość na Łotwie, no a z drugiej strony ta kwestia historyczna, tak? Czyli z jednej strony właśnie zabezpieczenie interesów kulturowych, językowych łotewskich Rosjan, a z drugiej strony kwestia polityki historycznej, tak? Czyli okupacja, czyli no Łotwa jakoby nie była okupowana przez Związek Sowiecki, uznanie, poza tym no też uznanie w sferze polityki zagranicznej, uznanie okupacji Krymu za słuszną, aneksji Krymu, no ale to grupa też nie postuluje odłączenia się konkretnych regionów od Łotwy, łącznie w skład Federacji Rosyjskiej, więc no, tak można w największym skrócie odpowiedzieć na to pytanie. Tak? No, są ugrupowania, nie mają one jednak decydującego wpływu, a kiedy tylko zyskują większe poparcie elektoratu, no to w zasadzie pozostałe ugrupowania polityczne dbają o to, żeby te siły nie miały, że tak powiem, mocy przebicia, żeby nie miały przełożenia na politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa. Ostatnie pytanie. No ile sami Rosjanie są zainteresowani, Rosjanie oczywiście żyjący w Rosji, są zainteresowani tą rosyjską mniejszością? No bo Rosjanie często, również w przypadku Ukrainy, podnoszą ten wątek biednych Rosjan prześladowanych za granicą, czy przynajmniej ruska gawariasich mówiących po rosyjsku. Czy tutaj to też się często pojawia, nie wiem, w rosyjskich mediach? Mamy jakieś często te reportaże, ktoś to śledzi, co się z tymi Rosjanami w Estonii czy na Łotwie dzieje? To znaczy tak, no nie ma to takiej skali z pewnością jak w przypadku Ukrainy, z tego względu, że jednak należy poczynić pewne rozgraniczenie. Z jednej strony rzeczywiście Putin uważa rozpad Związku Sowieckiego za największą katastrofę geopolityczną XX wieku, ale to nie oznacza, że chciałby odtworzenia 1:1 granic Związku Sowieckiego i że wszystkie jego były republiki uważa za rosyjskie. Z pewnością uważa. No, Białoruś, Ukraina, natomiast państwa bałtyckie, jest w Rosji świadomość odrębności kulturowej, etnicznej, językowej państw bałtyckich. I tutaj ta mniejszość rosyjska nie jest rozpatrywana. Raczej jeśli chodzi o taką agresywną narrację wobec Litwy, Łotwy i Estonii, to ma ona inny charakter niż w przypadku Ukrainy. Czyli to nie jest mowa o tym, że oczywiście, kiedy dochodzi do jakichkolwiek incydentów wobec mniejszości rosyjskiej, to jest nagłaśniane i ci Rosjanie są bronieni, natomiast to nie jest tak, że rosyjska opinia publiczna, rosyjska propaganda, rosyjscy politycy wyciągają taki oto wniosek, że skoro na Łotwie czy w Estonii jest dużo Rosjan, to znaczy, że to jest Rosja. Nie ma takiej świadomości tego, że to jest część rosyjskiego świata i ona powinna pozostać tą częścią, tak? Znaczy powinna być nie tylko symbolicznie, potencjalnie, ale faktycznie częścią rosyjskiego świata. Nie. Natomiast no, jest ta retoryka agresywna, raczej dotyczy polityki, tak? Czyli mówi się o tym, że właśnie to jest awangarda antyrosyjskiego, rusofobicznego Zachodu. Potępiane są działania władz litewskich, ale nie ma mowy o tym, że to są kraje okupowane przez
niewiadomego pochodzenia siła. Tak naprawdę w normalnych warunkach, gdyby ludzie się wypowiedzieli, to te kraje byłyby Rosją. Nie, także no, nie są postrzegane państwa bałtyckie jako część rosyjskiego świata. No też z pewnością działa tutaj straszak w postaci NATO, że jednak no, mimo wszystko aż tak daleko nie sięgają Rosjanie, żeby planować atak na NATO, więc też jakby nie przygotowują się propagandowo, kulturowo do tego, żeby uzasadniać aneksję przyszłą Łotwy, Litwy i Estonii w skład Federacji Rosyjskiej. Więc mówię, wrogość wobec polityki zagranicznej państw bałtyckich, wrogość wobec ich polityki tej właśnie powstrzymywania Rosji, solidarność z rosyjskojęzycznymi Łotyszami, Litwinami, Estończykami, ale nie takie otwarte dążenie do aneksji tych krajów na podstawie takiej oto, że żyją tam Rosjanie. Jest jednak świadomość odrębności krajów bałtyckich, ale jest też świadomość ich słabości, więc też słabości i też słabej legitymizacji, co w tym projekcie ustawy dotyczącym niepodległości Litwy się przejawia. Tak? No małe państewko gdzieś tam na pograniczu rosyjsko-zachodnim, które bardzo ostro nas atakuje, ale tak naprawdę jednym ciosem byśmy te państewka zmietli z powierzchni ziemi. Jasne, rozumiem. Dziękuję. Dzisiaj moim i Państwa gościem po raz kolejny był pan dr Maciej Pieczyński, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, publicysta Tygodnika do Rzeczy. Bardzo dziękuję panu za pana czas. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam państwa do subskrypcji naszego kanału, do komentowania i proponowania nam kolejnych tematów do rozmowy. Ja za dzisiaj bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia.